Znacie to? Siedzicie sobie spokojnie, gdy nagle szczęka wam opada na widok jakiejś piękności. Wow, patrzcie na te odjazdowe kolory. Gdzie robiłaś włosy? Daj mi namiary. Po co ci salon fryzjerski, kiedy masz to? Weźcie cienie do powiek i pokryjcie nimi włosy w ten sposób. Wow, jakie to proste. Podoba mi się twój styl. Co tu dużo mówić, jest boski. Chcielibyście mieć długie pukle jak Lana? Sofia, złaś! Boże, długie włosy może i wyglądają zjawiskowo, ale potrafią uprzykrzyć życie. Na przykład podczas zakładania plecaka. Dobra, już dłużej tego nie zniosę. Chyba czas pozbyć się tych włosów raz na zawsze. Lana, nie! Jak mogłaś o tym nawet pomyśleć? Nie możesz tak po prostu ich ściąć? Co to za kokardka? Mogę na chwilę? Jeśli też macie problem z długimi włosami, wypróbujcie tego triku. Najpierw załóżcie wstążkę na szyję i zwiążcie nią włosy. O tak! Teraz powoli przesuwajcie ją w dół, aż znajdzie się mniej więcej na 3/4 ich długości. Podwincie ją w ten sposób, żeby końce schowały się pod resztą włosów. I zawiążcie kokardkę na głowie. Widzicie? Nowa, krótka fryzura i to bez konieczności ścinania włosów. Wygląda zjawiskowo, prawda? Lana, nie mogę wyjść z podziwu. Po co chodzić do fryzjera, skoro można ten sam efekt osiągnąć w domu z małą pomocą wstążki? Sobotni poranek. Idealny czas na małe zakupy. A ta 20 aż się prosi, żeby ją wydać. Zanim jednak włożysz ją do kieszeni, przypomnij sobie, jak ten złodziejaszek ukradł ci ostatnio pieniądze. To gdzie masz zamiar je schować? O, już wiem. Odpowiedź znajdziesz na moich włosach. Czekajcie, zaraz wracam. Aby zamienić gumkę do włosów w skrytkę na pieniądze, wystarczy, że weźmiecie małe nożyczki i otworzycie szef. Teraz rozłóżcie obie części, tworząc otwór. To będzie wasza tajna kryjówka. Weźcie kawałek samoprzylepnego rzepa i przyłóżcie do gumki w ten sposób. Po małym paseczku z każdej strony. Musicie go dobrze schować pod materiałem. Teraz weźcie banknot i go złóżcie. Czas ukryć trochę gotówki. Po co taszczyć ze sobą torebkę, skoro można schować za skórniaki w gumce do włosów? O, sprzedawca słodyczy! Na szczęście Sofia ma pod ręką trochę pieniędzy. Tylko szybko je schowaj, zanim ktoś zobaczy. Idealnie! I nie zapomnij związać nią włosów, żeby nie wyglądało podejrzanie. Ten portfel jest wart miliony. Albo tyle, ile w nim trzymasz. Witanie się ze znajomymi to nie lada wyzwanie, jak ma się loki, co? Widzisz? Następnym razem przywieź sobie jakiś szyld. Żadnych kolczyków i okularów. To było niezręczne. Tak, lepiej uścisnąć dłonie. Ups. Dziewczyny, nieważne jakie macie włosy. Szykowanie się na randkę to swoista sztuka. Fryzura, makijaż, strój. Przygotowania zajmują sporo czasu. Wow, Olivia, świetna robota z tymi lokami. Tylko dlaczego w zetknięciu z wilgotnym powietrzem twoje włosy strzelają w focha? Źle to wygląda. Spróbuj przyklepać. Wow, Emily, pięknie dziś wyglądasz. Randka, co? Ale ma gładkie włosy. Ciekawe, co się stanie, jak rozczeszę swoje. Sprawdźmy. Zacznę z przodu.
trochę pokołtunione, ale idzie. Puszyste. Chyba nie do końca o to ci chodziło, co, Olivia? Dziewczyny z kręconymi włosami doskonale wiedzą, że loków się nie rozczesuje. Trochę jak Einstein, ale co tam. Niech będzie. Czas na cardio. Ale upał dzisiaj. Lepiej zwiążę włosy. Moja gumka. To już chyba 10. w tym tygodniu. No hej, apetyczne loki. Też masz grube, kręcone włosy jak Olivia? Owszem, wyglądają pięknie, ale układanie ich to istna zmora. A nie mówiłam? Zwykła wsówka nie podoła prawdziwym lokom. Na szczęście mamy coś dla zakręconych piękności. Wspólna kolacja po ciężkim tygodniu to świetna sprawa. Dziękuję. Rosół, mój ulubiony. Fuuu, nikt nie lubi włosów w zupie. Ohyda. Amy może je przynajmniej związać. Sofia niestety nie ma tego luksusu. Przyda ci się prysznic po kolacji. Moja rada, jeśli masz krótkie włosy, to zamów sałatkę. O nie, włos! To na pewno twój. Fuj. Jakoś straciłam apetyt. Szykowanie się rano zajmuje trochę czasu, ale nie aż tak dużo, jeśli masz krótkie włosy. Suszenie długich pukli to 3 razy więcej roboty. Ostrożnie, Lana, bo jeszcze zwichniesz nadgarstek. Pięknie, Vicky. Biedna Lana, w takim tempie nigdy nie skończy. Dlaczego jeszcze nie są suche? Może czas je ściąć? Lub myć co drugi dzień. Może po prostu zrób koka. Dobra, makijaż zrobiony, fryzura też. Jeszcze zamek. A niech to! Długie włosy wyglądają pięknie, ale lubią się wplątać gdzie nie trzeba. I co teraz? Krótka fryzura nie sprawia takich problemów. Ups, o mały włos. Pomożesz? Źle to wygląda, Lana. Czasem po prostu potrzebna jest trzecia ręka. Chodźmy, taksówka już czeka. Torebka? No nie, znowu? To się kiedyś skończy? Chciałaś długie włosy, to lepiej się przyzwyczaj do takich sytuacji.